Hej, hej, cześć, witajcie, z tej strony Riki, a to jest seria Minecraft na brodatych oczywiście. No i jesteśmy tutaj w naszej sali tronowej, no i plany na dzisiejszy odcinek są proste. Pokażę wam, co się zmieniło oraz rozdamy moje stare podpisy i zrobimy podpisy nowe, więc takie są dzisiaj plany. Widzicie, mam tutaj w ekwipunku boski proszek Rikiego i czerwony proszek, który będziemy zmieniać nazwę. Będzie on raczej nie do podrobienia. Ale nie będzie kolorowy, więc taki tutaj myk zastosowałem. Więc tak, nowości. Zmieniło się tutaj przede wszystkim to, że zrobiłem tutaj tą nową bramę. Widzicie tutaj. Zamyka się, otwiera się tu za pociągnięciem dźwigni. Wszystko pięknie, ładnie. Najtrudniejsze było podłączyć dźwignię do tego mechanizmu. A dlaczego to już wam pokazuję, bo tutaj musimy zejść na dół. Jesteśmy tutaj na dole, mechanizm wygląda mniej więcej tak. Tutaj jakieś komparatory, robiłem to z poradnika oczywiście, bo sam bym na to nie wpadł. Takie tutaj czary w ogóle, tam jakoś idzie redstone, żeby otworzyć tam u góry różne rzeczy. Ale tutaj tak, to było najtrudniejsze, co mogło być w tym całym mechanizmie, czyli podłączenie dźwigni. Dźwignia jest tu, jak widzicie. O kurwa! Ona zasila to, czyli ona jest teraz odpalona, jak widzicie. To idzie tu, zasila ten blok. Na tym bloku z drugiej strony stoi świeczka, która jak zgaśnie tu, to ona się zapala i zapala to i to się zamyka. Więc takie tutaj wiksy, to było najtrudniejsze połączenie w tym całym mechanizmie. Say what? Bo nie było po prostu w poradniku. Było po prostu, że tutaj była dźwignia i trzeba było ją machnąć, ale to nie miałoby sensu większego. Więc jak ty tutaj zrobisz, to zrobisz czała. Surprise, motherfucker! A, to moja strzała. Aha, no dobra, no. Lecimy tutaj, zatkamy dziurkę. Musimy ją tutaj załatać. Dębową dechę, dywanik i zamykamy tutaj naszą bramę. Tak jest, zrobiłem sypialnię, już wam tutaj pokazuję sypialnię. Wygląda ona w ten sposób, tutaj z kamienic 1.8, o jakieś obrazki. Łoże takie dziwne, jak samolot wyszło. I tutaj jeszcze takie coś. Więc tak to się tutaj prezentuje. I za tym obrazem mam zamiar zrobić tajne przejście, w którym będzie się wychodzić z drugiej strony. W salonie tutaj będzie salon. No i w tym, no i będziemy wychodzić z telewizora. Takie są plany. Zobaczymy, jak ja to zrealizuję. Dobra. Jak mówiłem, będziemy rozdawać stare... Aha, jeszcze podpisy miałem wasze pokazać, już wam tutaj biegnę je pokazać. Doszedł podpis Krwawe Oko Miko, więc serdeczne pozdrowienia. Oraz Bokserowy Diament, też serdeczne pozdrowionka. Burbosa podpisu dalej nie ma. Ciachaczywikiego. O nie, on jest mój, tego nie oddam. To nie jest podpis Burbosa. Dobra. Więc tak, rozdajmy tutaj nasze podpisy na spawnie. Jeszcze podlecę do karczmy pierw, bo żarełko. I zróbmy nowe podpisy. Zobaczycie, jak to będzie, jak będą wyglądać, więc... tak jest. Napiszę tutaj na czacie, może ktoś specjalnie przyjdzie. Rzucam podpisy na spawnie. I buźkę. Pyk. Może ktoś przyjdzie. Co to jest ziemia? Co to, to nie? Dobra. No i rzucam. Mam zamiar powyrzucać wszystkie. Zobaczymy. Tutaj jeszcze jakiegoś rzucimy. Tutaj. 12 seconds later. Tutaj. Tutaj. A, jeszcze coś się zmieniło. Tabulator się zmienił oczywiście. Tak teraz to wygląda. Więc tak jest. Tutaj. Tutaj. No, cześć. Jakiś człowiek do mnie pisze, rzucamy sobie podpisy i zrobimy oczywiście nowe, tak jak wam już wspominałem, lata trochę za mną ludzi, więc bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. O, wrzucimy do studni. O, wpadł na tego jednego, włożymy do skrzynki. O, to będzie dobry pomysł, wkładamy jednego do skrzyni. O, no to ciekawie, będziesz Witchera zabijał. Rzucam tu. Nie daję tutaj różnych rzeczy.
tu rzucę, tu rzucę, tutaj na tym daszku coś tutaj. Ktoś to pozbiera później, prędzej czy później. Będzie się cieszył tutaj z mojego podpisu, jeśli mnie zna. Tutaj jakaś... może zobaczy, że tam podpis leży. Zobaczymy. O, tutaj na drzewie. Gdzieś do rzeczki. Dobra, tutaj. Tutaj. O, spadło idealnie, tak jak pragnąłem. Do komina, jak się uda. No, leży na kominie, to też może być. O, tutaj do tych winorośli, czy jak to tam się nazywa. Do studni jedne można byłoby wrzucić. Tutaj do tych. No, tam. Tutaj na daszek. Gdzie by jeszcze tutaj wrzucić podpis? O, na drzewo. Pyk. 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 W ogóle dobry rzucam, dobry rzucam, dobra. Pyk. 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 Czyli tu jeszcze do tego komina. A nie trafiłem. To jeszcze raz rzucę, jeszcze jeden. Teraz trafię. No bo się zaciął w tych, to trafię na pewno. Dobra, i ostatni podpis poleciał. Rozrzuciłem łącznie 52 podpisy na spawnie. Szukać. Dobra. No i jak mówiłem, teraz zajmiemy się zrobieniem nowych podpisów. Więc lecimy tutaj na SV, bo tam mam kowadełko najbardziej wymagające. To znaczy nie moje, więc dlatego tutaj właśnie. Więc lecimy. Czerwony proszek i zmieniamy nazwę na taką nazwę. Boski Redstone Rickiego, widzicie tutaj. Bez tego znaczka tutaj bym bardzo prosił. I bez tego. Boski Redstone Rickiego. Więc jak zobaczycie od dzisiaj taki podpis, to znaczy, że to jest mój podpis. Tutaj w ogóle jest nieważne, tak teraz wygląda mój podpis. No więc tak jest, mam nadzieję, że wszystko będzie git. O, jeszcze mam jeden podpis tutaj do rzucenia, ale ten trzeba wymienić. Pyk. No, wypadł z tej tabliczki. I wkładamy nowy podpis. Bo Kiretone Rickiego. Tutaj chyba nie ma sy. Aha, to jest sy, to takie tutaj pod T i pod H, widzicie taką kreskę, to jest chyba sy. Nie wiem, nie wiem kompletnie. Właśnie co do podpisów, to podpisy możecie wrzucać tutaj właśnie, to są kordy takie. Oraz tutaj już wam pokazuję, gdzie możecie także rzucać podpisy. Tam także będziecie mogli rzucać podpisiki, już wam tutaj pokazuję, w którym miejscu. Tutaj będziecie piasek, kurczę, ludzie sobie robią jaja z tej skrzynki i tutaj jeszcze możecie, to jest niedaleko spawnu, tam jest gdzieś spawn. No i jeszcze rzucę ten jeden podpis na tym spawnie i koło, i trzy nowe, żeby mi 60 zostało. Więc jeszcze jeden stary tutaj rzucę i trzy nowe, pyk, pyk i pyk. Dobra, to się sobie tutaj złapie. Ciekawe, czy zabrali z tej skrzyni. Zabrał ktoś, więc fajnie, fajnie. Dobra, chowam tutaj do Ender Chestu moje podpisy. Widzicie, mam tutaj 6 włosów. Zbieram na kolejnego beacona, tak szczerze wam powiem. Czy dadzą mi się te beacony? Albo nie, teraz zbieram jeszcze 2, potrzebuję... O, leży tu jeszcze. Potrzebuję 2 podpisy na tego. To znaczy 2... włosy na krówki i będę jeszcze robił gdzieś tu farmę w środku, tak, z krówkami. Więc tak, to już by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, czego wam się podobał. O właśnie, jeszcze co do podpisu. Możecie mnie tutaj poprosić o podpis, ja wam oczywiście go dam. Więc tak, no, ktoś ma 5, cieszę się i wzdę.
Tak, dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że każdy like, subskrypcja czy komentarz motywuje mnie do dalszej pracy. Dla was to jest tylko chwilka, dla mnie coś wielkiego, każda taka subskrypcja, gdyż zbliżamy się do 500. Zresztą dzisiaj chyba będę nawet nagrywał specjala. Więc tak, dzięki wam jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. No i cześć!